Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest poseł Stanisław Pięta, Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Członek Sejmowej Komisji Śledczej badającej sprawę afery Amber Gold, bo o tym będziemy rozmawiać. Ale najpierw chciałem jeszcze pana posła zapytać o taką rzecz. Czy Donald Tusk, pana zdaniem, powinien stanąć przed Komisją Śledczą? Powinien. Jestem przekonany, że stanie. Ale czy nie będzie korzystał z immunitetu, bo dzisiaj przed przesłaniem w prokuraturze Donald Tusk zasugerował, że jeżeli no, rzeczy w prokuraturze będą się działy według niego, powiedzmy kolokwialnie, źle, to wtedy nie będzie stawał przed prokuraturą. Czyli można domniemywać, że podobny manewr może zastosować wobec Komisji Śledczej. Panu Donaldowi Tuskowi nie przysługuje żaden immunitet. Obowiązuje go polskie prawo, kodeks postępowania karnego, który przewiduje okoliczności, w których może odmówić odpowiedzi na pytania, czy odmówić składania zeznań. Myślę, że takie okoliczności nie zachodzą. Mam nadzieję. Ale jako szef Rady Europejskiej nie ma tego immunitetu państwowego, dyplomatycznego? Nie. Moim zdaniem nie. Jest obywatelem polskim i musi stawić się na każde wezwanie polskiej prokuratury. Komisji Śledczej też? Tak uważam. A czy możemy się spodziewać, pana zdaniem, no, rychłego wezwania Donalda Tuska? Czy też będzie to, powiedzmy, przypadek, nie wiem, tak możemy domniemywać, jako ten jeden z ostatnich stanie przed Komisją Śledczą, żeby niejako no, podsumować tę aferę, bo w czasie, kiedy ta afera wybuchła, był premierem. Panie redaktorze, chcielibyśmy najpierw przesłuchać wszystkich urzędników podległych panu Donaldowi Tuskowi, wcześniej podległych jego ministrom, tak by mieć możliwie pełny obraz aktywności tych urzędników. Chcemy być dobrze przygotowani do przesłuchania pana Donalda Tuska. A czy miał pan możliwość obserwowania może w telewizji dzisiejszego powitania, byśmy tak to nazwali, Donalda Tuska, bo w tym czasie trwa obrady komisji, dlatego mówię o telewizji. Czy miał pan poseł okazję? Nie miałem czasu, by tym się zająć. Dziennikarze informowali mnie, że miało miejsce tego rodzaju wydarzenie. No i jest to godne ubolewania. Bo dlaczego? Naprawdę pan Donald Tusk jest odpowiedzialny za Platforma Obywatelska, którą kierował, jest odpowiedzialna za kilkadziesiąt afer, które miały miejsce w okresie, gdy ta ekipa sprawowała rządy. Wystarczy popatrzeć na fakty, na efekty pracy obecnej ekipy, ekipy Prawa i Sprawiedliwości. Otóż nie wiem, czy pan Donald Tusk jest, czy ktokolwiek jest w stanie wyjaśnić, skąd się wziął gigantyczny zysk Narodowego Banku Polskiego, świetne wyniki PKN Orlen, ściągalność, jak wiemy, podatków wzrosła o 40%, przewozy regionalne po 15 latach mają ponad 50 milionów zysku. LOT okazało się, że nie jest deficytową firmą, tylko ma ponad 300 milionów zysku za 2016 rok. Jak widać efektywność pracy struktur rządowych, spółek państwowych jest wyraźnie lepsza i można sobie zadać pytanie, skąd to się bierze? Przepraszam, dlaczego nagle wzrosła sprzedaż oleju napędowego na stacjach paliwowych czy w rafinerii Orlenu i Lotosu o 40%? To... Panie pośle, a czym pan wytłumaczy fakt właśnie takiego, no, można powiedzieć, bardzo gorącego powitania? Co prawda na dworcu centralnym w Warszawie byli przeciwnicy Donalda Tuska, ale ci zwolennicy no, byli bardziej widoczni, bo byli bliżej szefa Rady Europejskiej. Dlaczego doszło do takiej demonstracji? Bo w zasadzie można powiedzieć, że no, osoby na takim stanowisku jak Donald Tusk to raczej przylatują samolotami do Warszawy, czy też ewentualnie samochodem z kierowcą. Natomiast tutaj były premier przyjeżdża pociągiem. Czemu to miało służyć?
Wydaje mi się, że chodziło o zatarcie tego niekorzystnego wrażenia, które powstaje no, w związku z pytaniami, ze sprawą, w jakiej pojawia się pan Donald Tusk. No właśnie, chodzi wszak o współpracę z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. To... Nielegalna działalność Federalnej Służby Bezpieczeństwa na terytorium Rzeczypospolitej, bezprawna umowa podpisana przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego z FSB i nadzorowanie służb specjalnych polskich przez pana Donalda Tuska, bezpośrednie nadzorowanie, bo przecież nie powołał ministra koordynatora. Także to jest jego pełna odpowiedzialność i nic dziwnego, że prokuratura ma w związku z tym pytania do pana Donalda Tuska. To niestety nie była jednostkowa sytuacja. No, pamiętamy, że także w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego bywał pan generał Nikołaj Patruszew, były szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Także biorąc pod uwagę prorosyjską w mojej ocenie politykę ówczesnej ekipy, myślę, że no, mamy mieć prawo, powody do niepokoju i jestem przekonany, że polska prokuratura uczyni wszystko, by wyjaśnić, czy rzeczywiście doszło tutaj do przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków. Panie pośle, przejdźmy w takim razie do spraw, którymi się komisja zajmowała. Dzisiaj przesłuchiwaliście urzędników Ministerstwa Infrastruktury, Transportu, no różnie to ministerstwo się nazywało w historii, ale generalnie urzędników zajmujących się transportem lotniczym, bo tematem obrad komisji były linie lotnicze Alt Express, te założone przez Marcina P. z pieniędzy Amber Gold. Jakie ma pan takie, można powiedzieć, takie najgorętsze wrażenia po tym przesłuchaniu? Co w zeznaniach świadków pana uderzyło najbardziej? Zupełna bezradność. To był tak naprawdę nieistniejący departament nadzoru nad lotnictwem cywilnym. Ten departament, zresztą to przesłuchiwani dyrektorzy wyraźnie mówili, nie był równorzędnym partnerem, chociaż miał prawny obowiązek kontroli Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nadzorował ten urząd, prawda? Nie nadzorował. Nie było żadnego planu kontroli, nie było żadnych kontroli doraźnych, nie było w związku z tym żadnych wniosków pokontrolnych. Właśnie, bo przyjmijmy może widzom, dlaczego ten Urząd Lotnictwa Cywilnego w tej sprawie Alt Express był tak ważny, jest tak ważny? Otóż OLT Express powinny składać sprawozdanie wraz z opinią biegłego rewidenta właśnie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Urzędnicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie byli w stanie wyegzekwować tego sprawozdania. Dziewięciokrotnie zwracano się do OLT Express o przekazanie sprawozdania. To nie następowało, mimo to nie wyciągano żadnych wniosków, żadnych konsekwencji. Czyli sytuacja podobna jak z tymi sprawozdaniami finansowymi do banków, znaczy do sądów, które powinny iść, prawda, to badanie przeszłości biznesowej Marcina P., czyli tutaj też... Nie badali przeszłości Marcina P., nie zweryfikowali także w związku z tym kwestii jego karalności, nie czytali prasy, nie wyciągali wniosków z braku odpowiedzi czy z niekompetentnych odpowiedzi OLT Express. Nie zawieszono im koncesji, nie wszczęto kontroli, nie odebrano im koncesji. W normalnej procedurze, gdyby załóżmy, no, pani Ksiński założył linię lotniczą i takiego sprawdzenia nie złożył, to wtedy urząd może mu cofnąć koncesję, czyli samoloty zostają uziemione. Oczywiście, to nie nastąpiło. W związku z tym narażono na straty skarb państwa, narażono na szkody tysiące klientów, tolerowano bezprawną działalność tej firmy, pomimo tego, że w świecie lotniczym to było oczywistością, że użytkowanie na trasach wewnętrznych dużych samolotów jest oczywiście nieopłacalne, że
ceny biletów nie mogą pokrywać kosztów funkcjonowania tego przedsiębiorstwa. To wiedziano, natomiast nie wyciągnięto z tego żadnych wniosków. Tolerowano przestępczą działalność tego podmiotu, narażając na straty i Skarb Państwa, i klientów. Czyli, panie pośle, możemy domniemywać, że gdyby Ministerstwo Infrastruktury Transportu, czyli ten departament zajmujący się transportem lotniczym, działał prawidłowo, kontrolował Urząd Lotnictwa Cywilnego, to wtedy wyszłyby szybko te nieprawidłowości, tak? Że dana spółka, przecież tych lotniczych spółek nie mamy aż tak dużo, prawda? Więc to nie jest jakaś nie wiadomo jaka liczba. Tak uważam. Gdyby urzędnicy ULC czuli, że ktoś wypełnia wobec nich swoje obowiązki, że są kontrolowani, można domniemywać też, że inaczej by się zachowywali. A przecież słyszeliśmy o osobach, tak zwanych załatwiaczach, którzy praktycznie nie wychodzili z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pamiętamy, że jedna z osób na kierowniczym stanowisku nawet zachęcała pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, by uczestniczyli w kolacji czy bankiecie organizowanym przez OLT Express. No to po prostu były zachowania karygodne, a były możliwe dlatego, że nie funkcjonował nadzór nad Urzędem Lotnictwa Cywilnego. To po prostu było papierowe państwo, państwo teoretyczne, aż strach myśleć, że taka grupa urzędników odpowiedzialna w końcu za prawidłowe funkcjonowanie biznesu lotniczego, odpowiedzialna za bezpieczeństwo pasażerów, w ten sposób mogła wykonywać swoje obowiązki. No właśnie, bo już po tym, jak wybuchła afera Amber Gold, jak splejtowały linię OLT Express, to pojawiły się też informacje, że firma nie dopełniała obowiązków chociażby dotyczących serwisowania samolotów. Czy to też zostało jakoś, są jakieś ślady, dowody takich przestępczych działań? Bo tak to trzeba nazywać, bo jest to łamanie prawa, przestępstwo grożące przecież katastrofą lotniczą. Nie mogę się w tej chwili na ten temat wypowiedzieć, bo informacje, które posiadam z akt objętych klauzulą tajności. Rozumiem. Dziennikarze, pewnie ci, którzy pisali o tym, pewnie te akta widzieli wcześniej niż komisja, ale to się przekonamy może podczas przesłuchań. Panie pośle, czy tutaj ten ślad OLT Express, on będzie jeszcze na posiedzeniu komisji w przyszłości ciągnięty? Jeżeli pojawią się nowe okoliczności, to z pewnością tak. Nie pozostawimy żadnej kwestii niewyjaśnionej, bez odpowiedzi. Każda sprawa, każdy aspekt działalności spółek grupy Amber Gold będzie szczegółowo zbadany i wyjaśniony. Wszystko znajdzie się w przygotowanym raporcie. Bo sprawa OLT Express jest o tyle ważna właśnie, że tak jak mówiłem, to inwestowano w tę linię lotniczą pieniądze zebrane od klientów Amber Gold, którzy mieli mieć te pieniądze deponowane w złoto. Okazało się, że nie, że z tego korzystała linia lotnicza. Czy nie wiem, czy ma pan poseł jakąś hipotezę, czy macie jako komisja, czemu miała służyć ta inwestycja, z góry skazana na przegraną tak naprawdę? Bo dzisiaj też jeden z przesłuchiwanych świadków właśnie mówił, że było to wysokie ryzyko, tak byśmy powiedzieli, tych inwestycji, ten rozwój OLT Express, to co mówił pan poseł, czyli to obsługiwanie linii wewnętrznych dużymi samolotami drogimi. Czy to można powiedzieć, czemu służyło takie działania? Tego nie potrafimy jeszcze dzisiaj powiedzieć. Być może chodziło o takie przeformowanie rynku usług lotniczych, by zaniżyć wartość przewoźnika krajowego, doprowadzić go do trudnej sytuacji finansowej. Zresztą, jak wiemy, polskie linie lotnicze były w poważnych kłopotach. Spółka córka Eurolot zbankrutowała. Być może chodziło o
doprowadzenie polskich linii lotniczych LOT do tak fatalnej kondycji, a następnie przygotowanie procesu prywatyzacji, sprzedaży narodowego przewoźnika za marne pieniądze, ale to tylko hipoteza, być może... Ale bardzo prawdopodobna z tego, co mówi pan poseł, bo no takie rzeczy się zdarzają przecież w biznesie, prawda, że jedna firma w porozumieniu z innymi firmami podejmuje działania, wydawałoby się no nieracjonalne, ale służą czemuś innemu, nie zyskowi tej firmy, tylko i osiągnięciu innych celów. Panie dyrektorze, szanowni państwo, bez wątpienia ten oszukańczy biznes był chroniony w wielu urzędach i instytucjach. Wielu urzędników nie wypełniało swoich obowiązków, zaniechało działań kontrolnych. Przypadkiem, prawda? Nie ma mowy, by to był przypadek. Jeżeli mamy takie zaniedbania w prokuraturze, w służbach skarbowych, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to naprawdę nie może to być przypadek. Jeżeli spółka zakłada swoje konta w Banku Gospodarki Żywnościowej, w banku, który wówczas był kontrolowany przez państwo, więc siłą rzeczy musi mieć ochronę ważnych osób w tym państwie. Nie sposób przyjąć, że służby specjalne nie wiedziały o tym. Zresztą to już wiemy z zeznań złożonych przez świadków. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na początku 2010 roku przez dyrektora Mąkę, dyrektora w Ministerstwie Gospodarki, została poinformowana o praktykach Amber Gold, także służby specjalne od samego początku wiedziały o tej działalności. Dlaczego nie podjęto śledztwa? Dlaczego prokuratura najpierw odmówiła wszczęcia postępowania, potem umorzyła postępowanie, potem zawiesiła postępowania, dlaczego ginęły akta? No to są rzeczy niewytłumaczalne. I... Czy one to nie są wytłumaczalne, tylko nie w tych kategoriach, w jakich byśmy no, chcieli racjonalnie. No, proszę Państwa, w ogóle byśmy o tej sprawie przecież dzisiaj nie rozmawiali. Gdyby nie to, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 2015 roku wybory, to tej sprawy by już nie było. Przecież zamknięte były postępowania dyscyplinarne, wszystko było zamiatane. Ludzie zostali oszukani, państwo poniosło olbrzymie straty i nie ma chętnych do poniesienia odpowiedzialności. No, czas takiego państwa na niby, państwa tekturowego jest historią i nie zamierzamy zrezygnować z dogłębnego wyjaśnienia przyczyn, dla których instytucje polskiego państwa, urzędy polskiego państwa nie wywiązały się ze swoich fundamentalnych, podstawowych obowiązków. Komisja opracowała taką wstępną listę świadków, którzy staną przed obliczem posłów i będą się tłumaczyć ze swoich działań w sprawie Amber Gold, ale czy po tych przesłuchaniach ma pan poseł takie osobiste przekonanie, że tę listę trzeba rozszerzyć? Nie pytam o konkretne nazwiska, żeby też nie zdradzać jakby tutaj no, taktyki prac komisji, ale czy ma pan przeświadczenie, czy ma pan, nie wiem, jakąś taką własną potroszę jakby listę osób, które no, trzeba by do tej listy dopisać świadków? Bez wątpienia tak, ale rzeczywiście nie chciałbym o tym mówić. Są osoby, które w moim przekonaniu mają wiedzę, które nadal są zatrudnione w instytucjach państwowych, które myślę powinny się tą wiedzą z komisją i z Polakami podzielić. A czy jest jakaś procedura, że będziecie zgłaszać tych nowych świadków? Tak. Szybko poznamy te nazwiska, czy...? Myślę, że to jest kwestia najbliższych miesięcy. Panie pośle, na koniec jeszcze takie pytanie podsumowujące. Kiedy rozpoczynał pan pracę w tej komisji i teraz po tych no, już pewnej turze posiedzeń, to jest pan zaskoczony rozmiarem afery Amber Gold, czy raczej to utwierdza tylko potwierdza tę wiedzę, którą miał pan wcześniej? Jestem zaskoczony stopniem, w którym ludzie zaangażowani w to kryminalne przedsięwzięcie, stopniem ochrony w instytucjach państwowych. To, że popełniono tyle błędów,
miało miejsce tyle niedociągnięć, to po prostu jest załamujące. Znaczy my jakby się nie załamujemy, ale to pokazuje naprawdę fatalny stan polskiego państwa, zwłaszcza Trójmiasto. No to naprawdę. No właśnie, niestety to smutna konstatacja. Wyjątkowe miejsce na mapie Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie. Dziękuję za rozmowę. Przy naszym gościem był pan poseł Stanisław Pięta, Prawo i Sprawiedliwość, członek Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold. Dziękuję jeszcze raz za wizytę w studiu. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.